Witam Was, moi drodzy, w trzecim już odcinku ze składania Ferrari 512M. Zawsze zapominam, co to za Ferrari, no ale no nie znam tego modelu. Nie wiem, czy to była jakaś legenda sportów motorowych i tak dalej, ale że ogólnie sama auto mi się podobało, to postanowiłem, że je kupię. No. Dobra, słuchajcie, no jedziemy dalej. Jesteśmy na stronie 49. Jesteśmy niemalże w połowie już instrukcji. Jest ten pasek postępu. No i mamy też tak, słuchajcie, kończymy już worek numer 1, także to już chyba będą same zapasowe elementy, a zaraz będziemy otwierać worek numer 2. Także mamy jeden z takich elementów po jednej i drugiej stronie. I montujemy to tak. Tutaj tak. I tutaj tak, tylko że to chyba faktycznie będzie musiało być pod nieco innym kątem. W sensie, żeby się to chyba oparło, jednak nie. Tak też nie. To musi być chyba pod tym samym kątem, jak idą te daszki tutaj. No, zobaczymy jeszcze, ale chyba tak to właśnie ma iść. Dobra. Strona 50. O, w dupę. No i właśnie. Słuchajcie. Czeka nas trochę klejenia. Także punktem odniesienia, dobra, ja sobie to może dam w ten sposób. Kierownica jest punktem odniesienia, także tam mamy przód samochodu, a tutaj mamy tył. I od czego mi najłatwiej będzie zacząć? Myślę, że od największej naklejki, czyli numer 5, która ma numer 4. To jest właśnie dokładnie ta naklejka, bo jedna też jest taka czwórka, ale z logiem Ferrari. Także dobra, jest to naklejka numer 5. Odkleimy ją sobie. Tak. Tak, oczywiście należy pamiętać o tej przerwie tutaj. Czyli ten klocek pozostawiam pusty, a naklejemy go na klocek wyżej. Czyli nad tymi białymi tutaj. Dobra. You got only one chance, żeby to nakleić w miarę równo. Może teraz ta instrukcja mi tu trochę przeszkadza. Nie! Da się to jeszcze podważyć? Kuźwa. No, trochę krzywo. No i już będzie widać, że już paznokciem, żem odginał to. Ja pierdzielę. Jeszcze krzyk. No kur. Zawsze chytajcie sobie pensetą te naklejki troszeczkę dalej. Nie przy samym rogu, tylko troszeczkę dalej, aby w razie potrzeby jeszcze móc to odkleić, nie? Bo później ta naklejka, ona się już sama zaczyna z siebie doklejać, po prostu, nie? Dobra, dobra, chyba jest w miarę równo. Ja, dobra, będzie ok, myślę. Zaraz zobaczycie, jak mi poszło. Może nawet nie będzie aż tego tak widać, tego paznokcia. Widzę, że sama naklejka też ma jeden taki defekt w postaci jakiegoś poprochu tutaj. Czyli mianowicie takiej białej kropki, która jest tutaj przy tej czwórce zaraz. Natomiast... No to już oczywiście widać to odgięcie paznokciem, nie? Ale to... Ogólnie myślę, że tragedii nie ma. Dobra. Następnie
Potrzebujemy naklejki numer 1. Tylko, że właśnie jest jedna taka naklejka numer 1, czy jest ich parę? Bo w niektórych zestawach z LEGO jest tak, że jeżeli macie naklejkę po jednej i drugiej stronie, to one mogą mieć nawet te same numery. Ale mogą się troszeczkę różnić, więc zwracajcie na to właśnie uwagę, nie? A tutaj mamy akurat naklejkę numer 1 i numer 2, także myślę, że z odgadnięciem tego, która jest która, nie będzie problemu, nie? Także mamy naklejkę numer 1, odklejamy sobie. I kleimy to czerwonym do wewnątrz, a białym na zewnątrz. Nad tym białym klockiem, tutaj na tym daszku. I tu są te kropki, takie te wolne, dobra. Kleimy dziada. No, będzie chyba. No, kurde, nie najgorzej. Tak w miarę równo. To jest na pewno ta naklejka, tak. Białym do tego i czerwony do wewnątrz. Naklejka numer 1. Tak, dobrze jest. Zaraz zobaczę. Ja sobie nakleję całość i zobaczycie, jak mi poszło. I teraz mamy naklejkę numer 6. Po czym poznać, że to jest 6, a nie 9? Bo zawsze macie na dole taką kreseczkę, nie? Tutaj. O, widzicie? Szóstka z taką kreską na dole, nie? Także to nie jest 9, tylko 6. I tutaj tak, białym do zewnątrz, a czerwonym do wewnątrz. Czyli klejmy ją w ten sposób. Tak. Czerwony wewnątrz, a biały na zewnątrz. Trochę za wysoko, ale nie, chyba jest ok. Dobra, kleimy. Zatwierdzamy. Tutaj tak i tak. No i teraz jeszcze druga strona zostaje. Czyli tak, naklejka numer 2. I może sobie to tak zrobię. O. Tą instrukcję sobie położę tak tutaj. Jak mi może będzie łatwiej jej nieco kleić. Dobra, jest naklejka numer 2. Czerwonym do wewnątrz, a czerwony wewnątrz, biały na zewnątrz. Czyli tak, dam sobie to coś tak, może. Biały na zewnątrz, czerwony do wewnątrz, tak? Czyli to idzie w ten sposób. Kurde, czekajcie. Dobra. Kleimy. Czerwony na wewnątrz, tak? Dobrze jest. No zresztą tak już nakleiłem, także już za późno. Także jakbym coś zdupił, to byłby już amen. Ale jest ok, myślę. No i jeszcze została naklejka numer 8. Którą naklejamy właśnie w taki sposób, jaki mamy tutaj. Czyli tą stroną. Czerwony do wewnątrz, biały na zewnątrz. Czyli taki ten trójkąt, dobra. Trochę, czekajcie, trochę wyżej. Ojojoj.
To jest chyba jeden z tych zestawów, przy których LEGO doszło do wniosku, że o wiele lepiej jest chyba jednak robić naklejki. Bo zagniecenia, jak tworzą się zagniecenia, tak jak tutaj wam pokazywałem, że odginałem to już paznokciem tą naklejkę, nie? To i będzie widać i na naklejce właśnie tego typu, czyli że jest cała kolorowa, i na przeźroczystych naklejkach. Ale dlaczego lepiej jest robić naklejki kolorowe? Dlatego, że nie widać tego marasów pod spodem. Tłuszczu, jakichś tam włosków drobnych i tak dalej, nie? No i sami ocencie. Zajebiście, nie? Nawet ten wzór fajnie tutaj lajtowo idzie. Z jednej i drugiej strony. I ta czwóreczka. Bardzo fajnie. Czyli tutaj tak, że ten trójkąt idzie w ten sposób. I tutaj idzie w ten sposób. Dobra. Wszystko zatwierdzone. Czwórka jest. I słuchajcie, możemy zabierać się za unpacking. Bo unboxingiem bym tego nie nazwał. Tu już mam, dobra, części zapasowe. To sobie odłożymy tak. Tutaj. No i zabieramy się, słuchajcie, za unpacking worka numer 2. Zaraz zobaczymy, jakie tutaj mamy elementy. Fajne. Ja zawsze lubię te błotniki. I szyby w ogóle, one są chyba robione specjalnie na potrzeby. Chociaż, nie wiem. Z taką szybą w LEGO nigdy, przenigdy się nie spotkałem. Nigdy, 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 przenigdy. Może to być z jakichś zestawów z samolotów, nie wiem, nigdy nie miałem takiego zestawu. Ale one są po prostu, mają na druk specjalnie zrobione na potrzeby właśnie tych samochodów, nie? Czyli tak w Countachu też mieliśmy właśnie te słupki A, B. Ale! Tutaj, słuchajcie. No tak. Jest inna płyta podłogowa. Naklejki są kolorowe. Gość ma jedną twarz. I tutaj są osobno felgi i są osobno opony. Także niby nowy zestaw, a jednak trochę klasyki ma w sobie. Tak jak te pierwsze Speed Champions. Co były. Także... No jest to ciekawe, jedne samochody po prostu mają tak, a ten... No i tutaj patrzcie, no i znowu jest osobno na przykład felga. Tylko, że właśnie tutaj nie ma tej kropki takiej po środku. Te felgi, nie sugerujcie się tą kropką, która jest tutaj, nie? Tam w środku. Ale tutaj, właśnie na tym rancie. I to jest jakby opona po prostu już na tej feldze założona, nie? Jako już jeden element. Tego nie idzie w ogóle rozdzielić. No a tutaj proszę bardzo, no jest osobna felga, jest osobno ten. Także no. Dobra. To tak, jeszcze z... Znowu te drobne elementy. Widzę, że tutaj będziemy mieli element znany też z Ferrari F40. Mianowicie tutaj będą takie małe kosteczki śliskie. Na jednej ściance one będą miały logo właśnie Ferrari. Worki rozerwane. I tutaj, cyk, dobra. Worki pozrywane, dobra, jedziemy dalej. Worek numer 2, jest ok. Jedziemy dalej. Teraz całość auta obracamy w ten sposób, czyli montujemy już prawie że przód. No i tutaj potrzebne są, słuchajcie, tak, dobra, te opony sobie odłożę, takie te najbardziej rzucające się w oczy elementy, jak właśnie felgi, koła. To sobie już tam tutaj gdzieś na bok. Błocniki też. Dobra. O, takich elementów też nigdy nie miałem. Bo nie, miałem w Porsche takie coś. Miałem. Na przednich błotnikach w Porsche się używało dosyć często takich elementów właśnie. Że tak fajnie zaokrąglić ten przód. Dobra, więc tak, co potrzebne jest? Potrzebne jest czarna taka kosteczka. Jedna. Coś w rodzaju tego, co nazywam tą sztabką złota. Że w tym wypadku zaś to będzie sztabka węgla. Zaś ten klasyczny szary ten element. Coś takiego. I taki jeden właśnie zaokrąglony. Tutaj.
No, tylko że dwóch takich potrzeba. Dobra. No i dobra. Mamy tak. Ten zaokrąglony. Tutaj idzie to tak. A następnie pod spód idą jeszcze dwa. Te klocki. I na końcu idzie właśnie ta sztabka Golda, a następnie całość przyczepia się tutaj. Okej. I to jak na razie z jednej strony się robi, z drugiej nie. Tak, na razie z jednej. Później zaś potrzebna jest tak. Dać taka kosteczka. Śliska biała trójka i zaś taka biała, takie właśnie zaokrąglenie tutaj. No i dobra, tutaj tak idzie. Coś takiego. I tutaj właśnie to. Od tego białego klocka to idzie taki pasek, czyli tak. I tutaj tak. Spoko. Idziemy dalej. Zaś potrzebna jest taka właśnie ta kosteczka czarna. Śliska dwójka. I coś, z czym pierwszy raz się spotykam w LEGO. Nigdy, przenigdy nie miałem czegoś takiego. Takiego zaokrąglenia, nie? Fajny element. Czegoś takiego nigdy nie miałem. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. I coś takiego. Dobra. Czyli tak. Mamy ten element. Na to dajemy tą śliską dwójkę. Później całość obracamy w ten sposób. Tu się daje coś takiego. I tutaj tą kosteczkę, tak. A następnie całość łączy się tutaj do tego słupka. A, i powstaje nam coś w rodzaju właśnie takiego. No, ciekawe rozwiązane. Bardzo ciekawie jest to rozwiązanie. Rozwiązane. Zrobi nam się wtedy taki, rozumiecie, błotnik tylny, nie? A mam nadzieję, że to się jeszcze jakoś to zabuduje, chociaż. Ja chyba widzę, że tak, że będzie to jeszcze jakoś zabudowane. Żeby tutaj to nie było takie widoczne, nie? Ogólnie z tego co widzę, to w większości tych modelów ze Speed Champions takim założeniem jest to, żeby zakrywać wszystkie te takie łączenia. Tymi właśnie śliskimi klockami, nie? To była faktycznie karoseria, a nie takie właśnie, wiecie, coś takiego, nie? No i dobra, i tutaj potrzebujemy zaś tak, raz, dwa, piątki znowu. Jednej takiej. Takiej właśnie L-ki. Czyli tak. Potrzebna jest zaś taka szóstka. Czerwona. Tutaj jest element taki potrzebny, ale z jednej konkretnej strony to jest. Czyli nie z tej, a. Tutaj będzie ta strona. To będzie ta druga. Są dwa elementy podobne do siebie, ale zawsze należy zwracać uwagę, z której strony to jest ten element. I jak na razie, kurde, nie bardzo go tutaj widzę. Są wszystkie tutaj takie pozaokrąglone, ale. O, no to ten zaokrąglony też jest potrzebny. Ale kurde, no nie widzę. O, chyba mam. To będzie to. Czyli tak i tak, dobra. Więc lecimy. Jest ta L-ka, na nią ten zaokrąglony, ten taki zaokrąglony ścięty. Czyli właśnie, że coś takiego niby, nie? Proszę bardzo.
później właśnie to. No i tutaj właśnie ta piątka, tak. Okej. Kolejny krok. No, no i mamy już właśnie zabudowane, elegancko. Tutaj pyk. No i teraz się to tak nie będzie rzucało w oczy, nie? Proszę spojrzeć. Bardzo elegancko. Wszystko, nie? Dobra, nice. I tutaj znowu jakieś skomplikowane te. Co my tutaj takie mamy? Mamy coś takiego. Takie właśnie zaokrąglenie. Szara trójka. Zaś taka kosteczka. Znowu taka czerwona L-ka. Ten taki te łączenie. O, to właśnie jest. Dobra. O, i tu się jakoś naklejkę zaś będzie przyklejało. O Chryste, dobra. Krok pierwszy. Mamy tak, obracamy to w tą od dupy strony. Później to idzie tak. Nie, źle. Patrzymy od dupy strony, tak? Czyli jeżeli mamy ten element tak, to tutaj na tą płaską stronę trzeba nakleić naklejkę numer 14. No i tutaj właśnie mamy, słuchajcie, widzicie, dwie naklejki numer 14. Z jednej strony i z drugiej strony. Więc jeżeli mamy ten element tak, to tutaj musi być czarne, a tutaj musi być czerwone. Także powtórzę teraz jeszcze zawsze, ale to zawsze zwracajcie uwagę na to, którą stroną kleicie naklejki, bo jak coś powieprzycie, no to już nie ma odwrotu, nie? Czyli tak, mam ten element tak, czyli czarna w tą stronę, a czerwona w tą stronę. Dobra. Kleimy. Czekajcie, może tak, ja sobie to chwycę po prostu z góry najlepiej. O! Tak łatwiej się klei. Łatwiej jest wtedy manewrować. Dobra, chyba jest okej. Zresztą trochę krzywo, no ale dobra, no. Będzie. No chociaż jest krzywo, no. Trudno. Dobra, następnie mamy tak. Znowu to obracamy przodem do siebie. Później idzie to. Ta krateczka pod spód. Czyli dobra. Mamy tak, ten element. Naklejka jest tak, czarne, czerwone. Obracamy to. Później idzie ta kosteczka pod spodem. Znowu idzie, czy znowu? Mamy to tak. Tutaj idzie ta L-ka w ten sposób. Później to idzie tak. To idzie tutaj pod spód. A to idzie, no wiadomo, tak, nie? I całość przyczepiamy. Nawet nie będzie za bardzo widoczna ta naklejka tam. No, coś przyczepiamy. Tutaj? Chyba ja. Do tego tutaj łączenia. I powstaje nam coś właśnie w rodzaju takiego progu, nie? A tam są takie właśnie wloty powietrza tutaj, nie? O. Kto grał w Need for Speed Porsche, ten na pewno pamięta taki pojazd, który nazywał się Moby Dick. On miał takie właśnie dupne, takie spoilery po bokach, przez co on był naprawdę zajebiście przyczepny, nie? A też chyba to jechało z 300 na godzinę. Albo coś koło tego. Dobra, mamy już, słuchajcie, tak.
Strona 59. Dobra, kolejny krok. Potrzebujemy takiego daszku. Od razu mam. Proszę bardzo. Cyk. Przyczepiamy go tu. Następnie zaś potrzebny jest taki trójkąt oraz taki trójkąt z tej strony. I łączymy to właśnie tak i tak. No i idzie to tutaj. Sześćdziesiąta druga. Tutaj znowu będzie coś takiego. Tak. Mamy tutaj, słuchajcie, mogłoby się wydawać czerwoną kosteczkę. Taką normalną, z tym łączeniem. Ale właśnie. Tutaj w przypadku akurat Ferrari, zarówno w F40, nie wiem czy w pozostałych, ale zarówno w F40, jak i właśnie w przypadku tego modelu, czyli 512M, macie takie elementy. Z logiem właśnie Ferrari. Po boku. Także dobra, mamy to z logiem Ferrari, taką kosteczkę. Mamy taką czarną. No dobra, mamy tak, czarna kosteczka. Zwykła kosteczka czerwona, ale śliska. Kosteczka z logiem Ferrari. Takie ciulstwo i coś takiego. Wszystko razy jeden. No i dobra. Czyli tak, na czarną kosteczkę przychodzi ta kosteczka z logiem Ferrari. Coś takiego i coś takiego. Następnie idzie właśnie to. Później idzie zaś to. A następnie podspód. Kurde, no jak? To nie będzie widać tego logo Ferrari? Czemu tak do dupy? Czekajcie. To naprawdę ma być tak złączone? Idzie czarna kosteczka. Później idzie ta z logiem Ferrari. Później idzie to. I zaś ta taka maskująca. No i co? I logo Ferrari, słuchajcie, patrzcie, no. Zasłaniamy tak. Strasznie do dupy. Kurde, myślałem, że to będzie fajne takie na widoku. A tu się okazuje, że nie. To po co w ogóle taki element zrobili? No tak, no czarna kostka, ta z logiem Ferrari, to maskująca, no i tak. To do dupy. Czemu logo Ferrari jest zasłonięte? O co tu chodzi? Halo, Lego, co jest grane? A co na to Ferrari by powiedział, że zasłania ci ich logo? Co to ma znaczyć? Fajne, mogłoby się wydać fajny element, że tak będzie, gdzieś to będzie te logo widoczne, gówno. Ale w F40 już na przykład jest, to faktycznie po boku, nie? Zaraz wam pokażę, czekajcie, przy okazji. No, już swoją drogą odcinek będzie trwał pół godziny, także dobra. Dobra, to już mamy. Jeszcze sobie tylko zrobię to. Czyli znowu mamy coś takiego. I coś takiego, tak? Czyli tutaj znowu przed tym idzie taka kosteczka. A tutaj już te drzwi idą. Tak, okej. No, dobra, słuchajcie. Pokażę wam na przykładzie. Tutaj właśnie mieliśmy to logo Ferrari zasłonięte, co też pokazywałem. Ale w przypadku F40 mamy, sami widzicie. O, widzicie? Tutaj nad błotnikiem. Bardzo dobrze to widać, nie? Sam model naprawdę spoko.
Tylko że, no właśnie, te proporcje tego Ferrari uważam, że powinny być jednak troszeczkę szersze, faktycznie. One powinny być szerokości 8 kratek, a nie 6. Ale i tak trzeba przyznać, fajne modele. Trochę te modele wydają takie karikatury, ale jak zwiększyli jednak proporcje troszeczkę tych samochodów, to rzeczywiście one już tak się wydają, no. Wyglądają lepiej po prostu, jeżeli są większe, nie? Takie bardziej proporcjonalne. Słuchajcie, no i odcinek trwa już pół godziny, także jeżeli podobało Wam się, łapka do góry, suby, dzwonki, soszale. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.